Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Gramy dalej w Dying Light. Gramy dalej w Dying Light i gadamy z Jasminą, córką Aidy. Już się nauczyłem. Dobra. Kim ty, dziecko, jesteś? Jasmino, chciałbym pomóc twojej mamie. Porozmawiasz ze mną? Grozi jej niebezpieczeństwo. Muszę z nią pomówić. Już jej nie ma. Została ugryziona. Harun mówi, że jak cię ugryzą, nie możesz zostać. Zaprowadzę ją do miejsca, gdzie mamy leki. Oni jej nie wygonią. Powiedz mi teraz, co się przydarzyło tobie i twojemu bratu. Ja i Jamil wyszliśmy pod ogrodzeniem szukać mamy. Trochę nam to zajęło, ale znaleźliśmy ją w domach za tunelem. Tylko tam był taki, co gryzie. Ugryzł mnie, a moja mama dała mu wtedy w łeb. Ugryzł cię? Tylko trochę. Wyrywałam się. Co zrobiła twoja mama? Zostawiła nas w domu i poszła szukać lekarstwa. Kiedy wróciła, powiedziała Jamilowi, żeby zaczekał, a mnie zabrała do takiego jednego człowieka. On dał ci lekarstwo? Tak. On powiedział, że obie będziemy potrzebować więcej, ale możemy zostać u niego w piwnicy, jako jego zabawki. Nie wiem, co to znaczy, ale mama się przestraszyła. Uderzyła go i kazała mi uciekać. To uciekłam. Nic się nie stało, Jasmino. Znajdę ją. Gdzie mieszka ten mężczyzna? Nie wiem dobrze. To dom, gdzie są młoty i topory. A gdzie jest twój brat? Jamil ukrył się w domu z czerwonymi kwiatami. Jesteś bardzo dzielna. Zostaniesz tu jeszcze przez chwilę? Pod żadnym pozorem nie pokazuj się Harunowi na oczy, dobrze? Naprawdę znajdzie pan moją mamę i brata? Z całą pewnością. Dziękuję, proszę pana. No i kochani, mamy tutaj wątek taki trochę tragiczny. Córkę i matkę spotkał typ, który chciał sobie mieć w piwnicy zabawki. Trochę to niesmaczne, nie powiem. Nie wiem, czy mi to w ogóle na YouTubie przejdzie. Mam nadzieję, że przejdzie. Tragiczna historia. Która jest godzina w ogóle? 3:40. Dobra, Wiktor. Z tobą gadaliśmy. Dobra, ty chcesz te leki. Ty chcesz leki, a my chcemy expa. My chcemy expa. Niestety jeszcze... A nie, wbiliśmy 6 poziomów. O Jezu, patrzcie, ile legendy wbiliśmy. Pięknie. Drzewo umiejętności legendarnych umożliwia spięcie się swoją postacią na nowe wyżyny. Aby szybciej zdobywać kolejne poziomy legendy, spróbuj gry na poziomie trudności koszmar i wykupić wszystkie umiejętności w innych drzewach. No spoko, tylko my już to właśnie mamy. Właśnie już tak gramy. Tak, mamy obrażenia razy 15. Większe obrażenia w walce bez broni. 4% w większe obrażenia bronią jednoręczną, oporęczną, czyli dwuręczną, w palnej, w łukach, w miotanej, większa wytrzymałość plus 1%, zdrowie plus 3, regeneracja zdrowia plus 2 i skuteczność leczenia 2%. Kochani, ja chcę zrezygnować trochę z łuku, dlatego pójdziemy bardziej w to. Dobra, tu już potrzebujemy 20 poziomu legendy, dlatego resztę zainwestujemy w wytrzymałość może, co? To było tu? Nie, to był poziom zdrowia. Tu jest wytrzymałość plus 1%. I myślę, że jest spoko. Tylko tak. Gdzie my musimy iść? Znajdź dom z czerwonymi kwiatami po drugiej stronie tunelu. Dobra, to lecimy w tamtą stronę. Lecimy w tamtą stronę. W ogóle wiem, że tu mamy jeszcze tego questa z tym człowiekiem w masce. Tylko gdzie on jest? On jest tu. I tu jest Fallon. Wiecie co? To może... Albo nie. Idźcie sobie tam. Wytestujmy naszą nową broń. Jest piękna. Ona jest piękna. O kurde. O kurde. Pegiałem bagietę. Przegiałem trochę bagietę, co? Jak myślicie, przegiałem czy nie przegiałem? Jeszcze mi się stamina skończyła, kurde. Jeszcze musiała mi się stamina skończyć. O ile expa leci, uff, jak pięknie. Piękne expy lecą. Dobra, to chyba dziecka szukamy, prawda? Skupmy się trochę na szukaniu tego dziecka.
Myślałem, że tam już jakiś zombie jak chodzi, o to tylko moja ręka. Bać się własnej ręki, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. O, jeszcze ty, koszyczku. Pusty koszyczku. Ale styl koszyczku. A, tam jakiś zombiak, tu kolejny zombiak. Czekajcie, czekajcie, dom z czerwonymi kwiatami po drugiej stronie tunelu. Pana też żegnamy. Czerwone kwiaty. Niebieski kwiat i kolce. Niebieski kwiat i kolce. O, a żeś się zjebał pięknie. Aktywujmy ten płot. Czerwone kwiaty. Czerwone maki na Monte Cassino. O. Fresh chicken. No naprawdę? Serio? Nie było kiedy, nie było gdzie, nie było jak, prawda? Gdzie jest dom z czerwonymi kwiatami? No i już zgub ten pościg, zgub. Czerwone kwiaty, czerwone kwiaty, czerwone kwiaty. Gdzie są czerwone kwiaty? Na logikę. Kurde! Ale mnie zabolała dupka, ale mnie dupka zabolała. Bardzo mnie zabolała. Nie spodziewałem się tego dziada. O, chyba mamy ten dom. Mamy ten domek. Ciasteczko to sobie wezmę. Zgubiłem pościg, zgubiłem pościg. Ale mi surprise'a zrobił menda jedna, no. Ja cię mogę kopnąć? Pewnie. I jest notateczka. Obiecuję, że je przeczytamy wszystkie. Nie no, z taką bronią to ja mogę grać. Taką bronią to ja mogę grać. To jest zupełnie inny klimat. Posążek zombie. Wiem, gdzie jest ten bachorek. Czy dzieciaczek, przepraszam, nie bachorek. Tak mi się wymskło. Czy wy tu jeszcze żyjecie? Już chyba nie. No nie, no to są overkille. To są overkille. Wzrost poziomu siły. Odkinijmy to. To by już więcej nam tu nic nie wlazło. Dzieciaczku, nie, pójdź, nie, pójdź, to tu idzie. W ogóle wiecie co? Te soki przypominają mi questa z Dead Island, gdzie musieliśmy na taką paczkę. Na taką paczkę, bo to co gadam? Na taki samochód musimy pakować takie kartony z sokiem. To chyba jeden z pierwszych questów w sumie. Pamiętam, to było tak irytujące wtedy. Ale jednak Dead Island to również była świetna, świetna gra, ale ta swoboda ruchu w Dying Light'cie jest the best. Pomocy, już. Mamo, pomocy! Spokojnie, nic nie zrobię. Jesteś Jamil, prawda? Tak. Szukam twojej mamy. Wiesz, gdzie jest? Jasminę ugryzł jeden z tych stworów, więc mama zabrała ją do człowieka, który znalazł lekarstwa, które spadły z nieba. Powiedziała, że on nazywa się Salim. Wiesz, gdzie mieszka ten Salim? W sklepie z narzędziami. Posłuchaj mnie, Jamil. Pójdę teraz uratować twoją mamę. Poczekaj tu, aż wrócę, dobrze? Dobrze. Ty tylko zaraz wróć. Wrócimy oboje, nie bój się. Dobra, dzieciaczek uratowany. Wszystko tutaj, jesteśmy normalnie rycerzami na białym koniu. Save zona sobie odblokowaliśmy, dzięki temu. Już więcej koszmarów tu nie będzie. Słyszę zrzut? Słyszę zrzut? Nie, chyba nie. A nie, zrzut już tu był. To my lecimy po zrzut. I tak musimy iść tutaj. Oczyścimy sobie te tereny. Znajdziemy człowieka w masce. Patrzcie, jak to się pięknie wszystko złożyło. Wszystko pięknie, ładnie. Dobra, lecimy po zrzut. Teraz będziemy zamiast z łuku to bić z miecza. Czy was Bóg opuścił? Samochodzik. Śmietnik też. Śmietnik to ja w locie już robię. Śmietnik to ja już w locie robię. Nie potrzebuję nawet czasu na to.
A już no to nie potrzebuję żadnego czasu. O, dzień dobry panu. Do widzenia państwu. Serio, to jest na górze? Nie mieli gdzie tego zrzucać? A tutaj to jest. Co mi tutaj ćwierkocze? Proszę mi nie ćwierkoczać, bo ja tu zbieram sobie lód. Au! O ty gnoju! No jak mnie zabije, to będzie ciekawy. Na szczęście chyba nie. I cyk, tyrolka. Tylko biegnij, Crane. I zgubiliśmy pościg, będzie chyba następny, co? Nie? Nope. Ej, ja się robię coraz bardziej bezczelny, wiecie? Naprawdę robię się coraz bardziej bezczelny, jeżeli chodzi o te moby. Coraz bardziej bezczelny. No. Opa. Ty to w ogóle spadaj. No dobra, to idziemy teraz zrobić sobie checkpointa po tamtej stronie. W ogóle mam już tylko 4 flary, to też musimy... Co to było? Gdzieś tutaj. Co to było? A, dobra, wiem co to było. Wiem co to było, moi drodzy. To był bardzo śmieszny quest. Kapka papierostki i dwójeczka. Serio, i tutaj trzeba zablokować? Czy nie trzeba? Nie trzeba. Jest alkohol, auwa. Na co komu mapa? Hej, otwieraj! Kim jesteś? Crane, z wieży, słyszałem krzyk kobiety. A, ta, moja żona, ona właśnie rodzi. O kurde, mogę jakoś pomóc? Potrzebny nam alkohol, do odkażania. No pomóż, proszę. Alkohol? No dobra, możemy już oddać? Cześć, znalazłem alkohol. Dzięki, to nam bardzo pomoże. Ale tylko tyle znalazłeś? Raczej niezbyt dużo. No sam bym poszedł szukać, ale przecież żony nie zostawię. Spróbuję znaleźć więcej. No. Hej, to ja, Crane. Mam więcej alkoholu. A, jesteś! Super, bo normalnie idzie jak woda, wiesz? Tylko tyle? Prawie starczy, ale nie całkiem. Musisz tam mieć naprawdę brudno. Przy tej epidemii wszystko trzeba przemywać na cacy. Nie mogę ryzykować, że dzidziaś się zarazi. Musimy mieć więcej alkoholu. Zaraza jest przekazywana przez ugryzienia, a nie... Nie ma dyskusji. Hej, mam więcej alkoholu. Wszystko w porządku? A, masz jeszcze? Tak, mam. Dzięki. 6! Mógłbym to olać, ale tego nie zrobię. No to wbijamy do środka tej meliny. Przebijemy naszej babci domek cały! Domek cały! No jasne. Super. Dobrą moją imprezę. Dobra imprezka. Tak się można bawić nawet, kurczę, podczas epidemii, no. Że ich nic tam kurde nie zeżre, to jest dziwne, naprawdę. To jest dziwne. My pierdniemy głośniej i automatycznie nam normalnie się koszmary zwalają. A im to tam, luzik, jakoś to będzie, nie? Już to nie pan władza, alkoholu nie wyczuje.
A może to właśnie jest sposób na tą pandemię? Może to jest właśnie sposób na tą pandemię? Walnąć sobie pół litra i mieć... wyjebongo. I mieć wyjebongo. Dobra, nie zauważył nas. Wzrost poziomu zwinności. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, dobra, udało się. Au, to już bolało, przepraszam cię bardzo, to już bolało. To uderzenie bardzo bolało. Poczułem twoje palce w mojej buzi, w moich ustach. To było niemiłe. Tyk. Cyk, cyk. No nie widzisz mnie już, nie gadaj. No naprawdę mnie zauważyłeś, gnoju? Au. Jak tu wejdziesz, to się zjarasz. Dobra. Strefa już prawie. Mamy trochę mało HP. Dobra, ale mamy. Mamy save zone. Coś tu jest. Czy coś tu znajdziemy oprócz szczątków poległych zombie? Chyba nie. Nic tu nie ma, nic ciekawego. Blues, blues. I to, idziemy dalej. Idziemy dalej. I tak, dom Salima i znajdź człowieka w gazowej masce. Znajdźmy dom Salima, bo się uleczmy przy okazji. I teoretycznie moglibyśmy ten ambulans jeszcze ogarnąć, bo apteczek też nam w sumie ostatnio idzie jak wody. Zróbmy sobie kamuflaż. O ile nas duże tu nie ogarnął, to będzie git. Lecimy dalej. No dobra, teraz będzie troszeczkę jadka. Salim! Salim, musimy pogadać! Mam broń, więc lepiej trzymaj się z daleka. Musisz wypuścić Ajdę. Masz na myśli tę głupią babę? Nie żyje. Była zarażona, więc musiałem ją zabić. A jej córka mówi, że masz antyzynę. Ja nic o tym nie wiem. Nie mam z tym nic wspólnego. Nie odejdę bez niej. Tak powiadasz? Masz ochotę się zawalić? Może zaproszę jeszcze innych gości. Blues, blues. Kto jak kto, ale my sobie damy radę. Chyba. Trochę ich tu ogarniemy w ten sposób. No ja myślę, że takiej jadki też oczekiwaliście z tej serii, co? Won mi stąd, dziady. Bo cóż się dzień robi. O kurde. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Grubasek się nami zainteresował. Bon. Wynocha powiedziałem. Wyłazisz ty, czy nie wyłazisz? O ty gałganie. To ty, co tu myślał, przepraszam cię bardzo. Co tu masz za broń? Znakomity
Krótki święty miecz. Przeżywamy nockę. Co tu jest? Przeszukajmy go. Podniesiono obiekt klucze. Aida, Aida, gdzie ty jesteś, Aida? Serio? Tu nic nie będzie? Tylko lodówka i zapasy? Oczywiście coś przegryziemy, to nie to, żeby coś. Taśma klejąca też się również przyda. Dobra, idziemy po tą Aidę, bo niestety tak już nie zdążyliśmy na nockę, więc... A w sumie, to też możemy sobie wziąć. O, trochę wyżej. Tadam! Zamiast, otwórz się. 200 dolcy, w ogóle będę musiał, kurczę, jeszcze Noite nagrać. Będę musiał Noite nagrać. Ale dopiero jak sobie tu ogarnę te odcineczki. Dopiero wtedy. Dobra, czy to jest już wszystko, co mogliśmy wylutować? To chyba wszystko. Yo. Hello, Macarena. O kurde. O Boże, co on ci zrobił? Spokojnie, jesteś wolna. Jasmina, moja córka, ona poszła... Jest bezpieczna, wróciła do wioski. Twój syn wciąż ukrywa się w domu, w którym go zostawiłaś. Co ja teraz zrobię? Nie mogę wrócić do wioski. Harun znów mnie przepędzi. Zabierzesz dzieci do wieży. Jak tam dotrzecie, poszukaj lekarki imieniem Lena. Powiedz jej, że Crane prosi, by się wami zajęła. I że zapewnia, że dostarczy dość antyzyny dla ciebie i twojej córki. Ty jesteś Crane? Tak, ja jestem Crane. A teraz wracaj do Jamila, czeka na ciebie. Jasmina jest z twoją siostrą. Oh, dziękuję za twoją dobroć. Nie sądziłam, że są jeszcze tak życzliwi ludzie. No właśnie, ale powiem wam, że miała tutaj niezły pieprznik. To chyba nawet BDSM już było. No ale papier toaletowy, wiaderko. No. To jak co, ale bezpieczna to ona tu była. Na pewno bardziej niż on. Tylko jeszcze jest taki problem, iż będę chciał szybko się przespać. O, to wy tylko w dzień występujecie. Chodź tu. Chodź tu, gałganie. Tylko w dzień występujecie. Ja żebym nie wiedział. O, to ja żebym nie wiedział. Dobra, chodźmy się przespać. Cyk, cyk. I myk do dziurki. Dobra. Czy mamy jakieś kolejne 6 punktów i zwinność? Wow. Mocne kopnięcie z wyskoku. To się może przydać. Ile również coś możemy rozwinąć. Odporność 3 oczywiście. Które chciałem na początku rozwijać. Tak, tutaj 20 poziom legendy, to możemy się zainwestować w wytrzymałość kilka punktów. Tu już też 20 poziom legendy potrzeba. Więc może. Poziom zdrowia, szybsza regeneracja zdrowia i większe zdrowie. Dobra, weźmy sobie te skuteczne przedmioty leczące. 4% to nie jest dużo, ale zawsze coś. I tak. Człowiek w masce gazowej. Możemy się tu przejść. Przejdźmy się do człowieka w masce gazowej. Ten policyjny jest zamknięty. A no jest. Nie wiem, czy mi się uda to szybko ogarnąć, bo już słyszę zombiaczki z tyłu. Ale może, może, może. Kurde. Panika gaming. Chodzi panika gaming. Kurde, dwa. No teraz za pierwszym razem. Jak pech to po całości. Spartacus i niemiecki pistolet, dobra. A one tam daleko są, to też raczej nam nie przeszkadzało w żaden sposób. Raczej nam w żaden sposób nie przeszkadzało. Tam żadnej pułapki nie ma, którą moglibyśmy puścić, więc idziemy na piechotkę. Cnotka albo piechotka.
Dobra, tu jest chyba ten typ w masce gazowej. No, toporki, kawa. No dobra, zawsze kasa. Zawsze kasiorka. Śmietniczków to ja nie popuszczę, nie, nie. Śmietniczki to ja już robię w locie. Stój, ani kroku dalej. Shakur dzisiaj nie chce gości. Gdy Shakur nie chciał gości, Shakur nie uszkodziłby płotu w wiosce rybackiej. Co? O czym ty mówisz? To nie był Shakur. To był człowiek w masce. To ty jesteś człowiekiem w masce. Ja? Zmariowałeś. Dlaczego tak myślisz? Bo nosisz maskę przeciwgazową. Ktoś cię nabrał, kolego. Ten ktoś się podszywa. Specjalnie zakłada maskę, żeby wyglądać tak jak ja. Żebyś potem był zły na Shakura. Ale Shakur wie, kto to zrobił. Shakur widział go bez maski. Więc twierdzisz, że to był ktoś przebrany za ciebie? Ja patrzyłem zza skał. On nie widział Shakura, ale Shakur widział jego. Niech Shakur lepiej mi powie, kto to był. Nie, moje informacje są zbyt cenne. Jeśli chcesz wiedzieć to, co wie Shakur, musisz najpierw coś dla niego zrobić. Wtedy ci powiem. Ja się z tobą nie targuję. Oczywiście, że nie. Shakur mówi, co masz robić, a ty słuchasz. Teraz słuchaj Shakura. A czego dokładnie Shakur chce? Tu zaraz jest jezioro. Worek z moimi skarbami wypadł z łodzi i leży na dnie. Musisz być jak ryba i popłynąć, żeby wydobyć go dla mnie. Idź, przynieś. Trochę jak Gazi, jakby nie patrzeć. Może to w ogóle Gazi? Może to taki Gazi, tylko że w masce. Dobra, to płyniemy. A, widzę, że ta latarka UV to nam jeszcze gorzej robi w sumie. Widzę, że nam jeszcze gorzej go robi. No ale wiecie co, naprawdę cieszę się, że ogrywamy tą gierkę, bo po pierwsze uwielbiam w nią grać. Po prostu uwielbiam, a jeszcze ten dreszczyk emocji z tym uciekaniem to jest coś po prostu pięknego. No i nie mogę się doczekać już 4 lutego, kiedy ten Dying Light 2 już będzie. Normalnie wezmę sobie naprawdę dzień urlopu na to. Czy ja te wodorosty mogę zebrać? Mogę. Gdzie są te skarby? Gdzie są te skarby? Wiosło jest. Torba ze skarbem mamy. Jeszcze może się uda to zrobić. Kolejne wiosło. Kurczę, wziąłbym sobie jeszcze te wodorosty. Tu jest jeszcze jeden wodorost. Chodź do taty, chodź do taty. Dobra, mamy 3 wodorosty. Myślę, że starczą. Zróbmy to na szybciorka jeszcze. Bo już się kończy odcinek, więc będę chciał to bardzo szybko zrobić. Zrzut tam leci, ale może. Dobra, zrzut już nie zrobimy, co prawda. Mam twoją torbę. Nie mogłeś sam jej wyłowić? Shakur nie umie pływać. Daj najpierw worek. Potem powiem, kto się pod Shakura podszyba. W porządku. Okej, Shakur, powiedz mi, co widziałeś. Najpierw podszywacz wymyka się z wioski. Jest bardzo cicho, jak prawdziwy szpieg. Potem nakłada maskę na głowę. Potem podkrada się z powrotem do bramy. Ale już głośno, żeby go strażnicy zauważyli. Potem przecina skobel i ucieka. Rozpoznałeś go? Jak dla mnie, to jakiś wariat. Zupełnie nie jak Shakur. Ale czy wiesz, kto to był? Owszem, to jeden z rybaków. Ten, który przebiera się za Shakura. Jasne, sprawdzę to. Z ciekawości, Shakur, co było w torbie? Powietrze. Moje czyste powietrze. Teraz znów mogę oddychać. Wiecie co, to jest serio tak głupie, że śmieszne. Niektóre te detekcje są po prostu genialne. Dobra, kochani, ale tak. Z racji tego, że kończymy już odcineczek. Jest godzina 23:37, jeżeli chodzi o grę
czy o czas w grze, więc pójdziemy od razu sobie po zrzucik. Ja już tu grę stopuję. I moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i widzimy się w następnym odcinku, zaczynając oczywiście od zrzutu. Trzymajcie się. Hej, hej!